24, gęstość kwadrat. W dzisiejszym odcinku 50 twarzy Bray wybieramy się na ziemię, gdzie będziemy szukać przynęty na Robala. Paradoksalnie nie Robala na przynętę, tylko przynętę na Robala. Okay, wychodzi. And we've intercepted Red Legion transmissions about a new fragment of the Traveler that splintered off during Gaul's assault. Zol won't be able to resist its light. Aha, czyli mamy teraz urwać taki kawałek Travelera, który da się jakoś przenieść. Spoko. No chyba, że mam kurwa transmatować cały taki dupny kloc. Co mnie zupełnie nie zdziwi. A właśnie, otworzyłem engram. Egzotyczny, wypadł mi ten. Wypadł mi słynny nefrytowy króliczek. Co jest kurwa? Boże, jak to sieka! To wpierdala takie dzikie kryty, że... The Taken? Are they after the fragment? It doesn't matter. Clear them out. Jeśli nie wiesz, co zrobić, rzuć granat. O nie. Zaczynają się dwoić. O, ale nie zdążają. No jak mi przykro. Oj, dia fucking mind. Dobra. Starczy tego dobrego. Pogoniłem tę dzicz. A! Nie ma tak dobrze. Jeszcze dwa pryszcze zostały do wyjęcia. Dwa pryszcze razem z zawartością. O! Au! Uśmiedziało i skrzeczy. No. No scope 420, ziomeczku. Dobra, a teraz naprawdę się nie obrażę.
Jakby któryś z tych pacanów upuścił kurwa tą amunicję do bazuki, bo bez amunicji to jestem troszkę w dupie. Nie jakoś bardzo w dupie, ale nadal trochę w dupie. No. Masz i nie przeszkadzaj. Hehe, cześć chłopak. Myślał, że postawi bańkę i się schowa. Niedoczekanie. Oooo! I've got a lock. The fragment is nearby, but the readings are inconsistent with other pieces of the traveler. Obrazili się i poszli. Trudno, ich strata. Okej. Okay. Za twarde lądowanie. Zavala, assuming this fragment bait plan works, how do you expect to take down Zol without Rasputin? I won't have this discussion again. Napierdolę. Without a doubt, Rasputin is the only way to stop Zol. We need the Valkyrie. We've won against impossible odds before, without Rasputin. Boże, przez focha tego debila marnujemy kurwa czas. Głupio spaliłem ulwę, ale... Chyba sytuacja nie będzie na tyle groźna, żebym teraz nagle potrzebował. Dobra. Chyba pora schować króliczka. Bo idziemy na ten, idziemy na bliskie zwarcie. Hello, fuckface! Projected some kind of shield around the fragment. Nie szkodzi. I don't think we can get through. There might still be a warsat left in Earth's orbit. Let me see if I can adjust its trajectory. No ty chyba nie mówisz, koleżanko, poważnie. We've got incoming. Stay where you are. I'm using your position to lock on with the warsat. Understood. Truflus, tak, truflus nieudany, dobra. Masz i żryj. It goes clean. No i dobra, truflus się zrolował. Prawda jest taka, że wy wszyscy jesteście po prostu do dupy, no.
No, nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji i kurwionego dźwiedzia. Gani to mam, sukwo! Jedną rakietę. O, i chyba nawet wystarczyło. No to co z tym Warsatem? Spada czy nie? Kurwa! Naprawdę, nie mam czasu na wygłupy. No przyślijcie mi ten Polsat. Spaliłem ultę, bo pomyliłem przycisk. Dwa macie. No i oczywiście teraz spaliłem ją w najgorszym możliwym momencie, ale... Spoko, podeślijcie mi jeszcze paru leszczy. O, właśnie tak! Wyślijcie mi jeszcze paru leszczy, to się kurwa na nich nastakuje. No kurwa, przepraszam bardzo, mam paszport z Polsatu. Gdzie jest mój Polsat? Głowica odłamkowa, ten, głowica kasetowa to jest bardzo przydatna. No teraz to mi ten Polsat na fryndze! No, i co? Pomogło? Anna, how did you get it to fire? I asked him. Rasputin was created to help humanity. He listens to me. O Boże. This time the war mind listened. But are you ready to shoulder the burden the day it doesn't? Boże, papo smerfie, wyjmij sobie kij z dupy. Secure the peace of the traveler and get back to Mars. It is time to go to war with a god. Okej. Okay. To teraz może jeszcze. Aha, chuj. Skrzynki nie ma. Dobra, to następny przystanek Mars.